Dzień dobry, Okiem Watchdoga po małej przerwie związanej z majówką. O trzech rzeczach ważnych tak naprawdę z punktu widzenia przejrzystości państwa chcę dzisiaj powiedzieć, zapowiadając też nasze tournée po Polsce, jawność w drodze. Ale pierwsza rzecz, wczoraj przegraliśmy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym już prawomocnie ważną sprawę z punktu widzenia demokracji i wolności wypowiedzi. Ostatnie lata spędziliśmy w sądzie w sprawie dotyczącej ujawnienia umowy na zakup Polska Press, czyli tego całego konglomeratu wydawniczego. Była to sprawa przeciwko spółce Orlen. Złożyliśmy wniosek o udostępnienie tej umowy. Spółka powiedziała, że nam nie udostępni. Poszliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił naszą skargę. Złożyliśmy skargę kasacyjną i wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny również uznał, że umowa na zakup Polska Press nie będzie jawna. Głównym powodem takiego stanowiska sądu jest to, że ten element, że spółka jak Orlen jest podmiotem zobowiązanym, czyli możemy ją pytać o różne rzeczy, ale tylko wyłącznie związane te z energetyką. Natomiast te inne rzeczy, które wykonuje ta spółka, jak na przykład związane z Polska Press, nie podlegają pod zasadę jawności wyrażone w Konstytucji. No my się z tym nie zgadzamy. Dalej uważamy, że artykuł 61 dotyczy właśnie takich elementów. Nawet jeżeli to nie są instytucje publiczne, to dotyczą spółki Orlen, która no, tak naprawdę nabyła gazety, wydaje te gazety, portale. No i powinniśmy wiedzieć, jak to się odbyło, bo tak naprawdę no, jedna rzecz najważniejsza to państwo, które ma wpływ na Orlen, wydaje gazety. I co jest ważne w całej tej sprawie, to jest to, że po zmianie, po wyborach w październiku w zeszłym roku władze Orlenu, nie słyszymy, żeby się zdecydowały na oddanie to w prywatne ręce, żeby właśnie państwo poprzez spółki, na które ma wpływ, nie wydawało prasy. Zobaczymy, jak przyjdzie uzasadnienie tego wyroku, co dalej. Myślimy, ale to tylko sygnalizacyjnie, nie wiemy, czy to zrobimy, że spróbujemy może pójść z tą sprawą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pokazując cały kontekst zakupu Polska Press i też jak państwo ma na to wpływ. Druga rzecz ważna to jest to, że co już powiedziałem na początku, ruszamy w tournée po Polsce, jawność w drodze. W przyszłym tygodniu zaczynamy od takiego wykładu inaugurującego jawność w drodze, to jest na spotkaniu Fundacji Wspomagania Wsi w Mikorzynie. Na drugi dzień będziemy w Ciechocinku, patrzcie nasze media społecznościowe, daliśmy już ogłoszenie o Ciechocinku i dalej będziemy kolejne miejscowości podawali. Zachęcam do udziału, do przychodzenia, do dyskutowania o jawności, o naszych prawach i o tym, co jest ważne. Będziemy w kilku miejscach w Polsce, dlatego zachęcamy do obserwowania naszych mediów społecznościowych i po prostu bycia fizycznie z nami podczas jawności w drodze. Ostatnia rzecz, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, jest związana z procesem legislacyjnym, który się w tej chwili dzieje. Do Sejmu wpłynęła specustawa dotycząca polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. To są przepisy, które mają usprawnić naszą prezydencję w Unii Europejskiej. Jest tam jeden mankament, na który zwracamy uwagę i też o tym było w mediach. To jest kwestia wyłączenia prawa zamówień publicznych, jeżeli chodzi o usługi nabywane związane z prezydencją. Oczywiście tam są gwarancje, że jeżeli chodzi o zakupy, ma być zawiadomione Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale tak naprawdę wyłączone są te elementy jawnościowe, informacyjne z prawa zamówień publicznych, bo ono nie będzie stosowane. I to jest taka niebezpieczna tendencja przy różnych takich pomysłach legislacyjnych, że jak się coś ważnego dzieje albo państwo chce coś szybciej zrobić, to rzeczywiście ta jawność jest takim elementem, która szybko upada. No tak było też w tych trudnych czasach pandemicznych czy w innych kwestiach związanych z funkcjonowaniem państwa. To rzeczywiście coś się dzieje takiego niepokojącego, że te elementy gwarantujące dostępność informacji, jawność, one są w pewien sposób ograniczone. Tak jest też w tej ustawie, ona jest na etapie prac sejmowych. Będziemy się temu przyglądali, na pewno przedstawimy jakieś stanowisko. Natomiast no, tak nie można. Ale to jeszcze jedna ważna kwestia, która nas prowadzi do tego, co trochę w tle się dzieje, może nie dotyczy bezpośrednio tej ustawy, ale Centralnego Rejestru Umów, który w tej chwili Ministerstwo Finansów ma jakiś plan, żeby zmienić te przepisy, które mają wejść za rok, jeżeli chodzi o ten jedno miejsce, gdzie mają być informacje o wszystkich zawieranych umowach. Natomiast no, ta kwestia tej specustawy trochę się odnosi do tego, bo jeżeli już byśmy mieli przepisy, które weszłyby w życie, które gwarantują, że wszystkie umowy sektora finansów publicznych są w jednym miejscu rejestrowane, informacja o nich jest w jednym
jednym miejscu, to nawet wyłączając prawo zamówień publicznych, mielibyśmy zawsze dostęp do tych informacji, jakie umowy są zawierane, na jakie kwoty i z kim. I to jest ważne. Nasi powinniśmy kibicować temu, żeby te przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Umów jak najszybciej weszły w życie. Tyle na dziś. Widzimy się w Polsce. Mam nadzieję, że będzie dużo owocnych dyskusji. Jawność w drodze. Czytajcie nasze media społecznościowe. Zapraszam.